Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Doszła w końcu paczuszka numer 3 z Halo Legendary Loot Crate. Tym razem motyw przewodni to był upadek Reach, no i ogólne wydarzenia mające dziejące się wokół tego wydarzenia. Bardzo ciekawy temat. Ja już wiem, jak to wyszło, no bo to nie będzie taki typowy unboxing, bo po prostu nie miałem okazji nic nagrać takiego prawdziwego, rzetelnego unboxingu, a nie jestem tym jakby z tych ludzi, którzy potrafią sobie odłożyć przyjemność na później i no, odroczyć to w pewien sposób. Ja jestem taki, że jak coś dostanę fajnego, nowego, to muszę to od razu rozpakować i się tym nacieszyć. Jestem taki bardzo mało wstrzemięźliwy i mało cierpliwy w tych tematach. Tak więc to już sobie obejrzałem, więc nie będzie jakiegoś super szoku, kiedy wam będę to pokazywał. No i może sobie to po prostu otwórzmy, chociaż może jeszcze wspomnę, że tym razem czekałem na przesyłkę wyjątkowo długo, to było jakieś ponad 10 dni dłużej niż zwykle, tak od między 12 a 16 dniem miesiąca to wszystko przychodziło, teraz czekam do 26. No jeszcze wiecie, ten czas czekania na ten film, dodajmy, no to już wy w ogóle długo na to czekacie, no ale sobie zerknijmy, otwieramy wszystko i widzimy grafikę w innym stylu, też bardzo ładną, to jest kurczę George, czyli Spartanin, który jest najbardziej znany, wiadomo, z gry Halo Reach, która się działa właśnie w momencie upadku planety Reach, a więc jest wszystko jak najbardziej tutaj w porządku. To co jest dziwne, to jest to, że mamy tutaj ewidentnie innego artystę, inny styl, kto inny robił tę grafikę i to mało pasuje z tymi poprzednimi. Wątpię, żeby ktoś sobie rozstawiał te pudełka otwarte, żeby to wszystko stało obok siebie, chociaż tak też na pewno można, bo wtedy to będzie trochę się gryzło, nie będzie takiej spójności. No ale zakładam, że nikt tak nie robi, tylko to wszystko ma być porozkładane, a pudełka rzucone w kąt. Tak więc ładne, bo ładne, tak więc jak najbardziej akceptuję. Od razu biorę kopertę z samego wierzchu i tym razem jest dużo fajniej, bo jest to pomysłowe. Poprzednio mieliśmy albo jakiś plakacik, to jest zawsze fajny akcent, albo jakiś tekściki, coś popisane, można sobie poczytać, ale w sumie ja do dzisiaj tego nie zrobiłem. Macie z poprzednich rzeczy wrzucone skany na fanpage'a, to pewnie też udostępnię w końcu. A to jest fajne, bo to jest rzecz bardzo taka w duchu tematu przewodniego i skupiona wokół konkretnej rzeczy związanej z przedmiotem, z tematem przewodnim. Bo jest to ten orbital, no wskaźnik orbitalny do ataku z nadatmosfery. Coś, co w Halo Reach gadano, że zerżnięto z Hammer of Dawn z Gearsów. No i tutaj mamy skupienie wokół tej broni. I to jest bardzo fajne, bo mamy taką plakietkę, przypinkę na broń. Jest napisane, że zdejmij z broni przed użyciem, czyli jest to niejako odtworzenie przedmiotu w taki dość humorystyczny sposób, ale jednak odtworzenie przedmiotu, który mógłby istnieć w świecie gry. Oraz instrukcja obsługi. To jest strasznie fajne. Kojarzy się jednoznacznie z grą Halo Reach, czyli bardzo dobrze siedzi w temacie głównym. No i to jest fajne, za to jest plus. To na pewno będę siedział, czytał i się trochę z tego pośmiejemy. Dalej mamy. Do figurki przejdziemy może na sam koniec. Nie, figurka to jest coś bardzo oczywistego, więc sobie to wszystko otworzymy. Pokażę wam, jak to wygląda. No więc tak, ta figurka jest trochę inna. Generalnie jest to trochę zawód, bo uważam, że Huntera można dać absolutnie do każdego tematu Halo. Absolutnie do każdego. W temacie Reach można było wymyślić coś dużo fajniejszego. No liczyłem na kogoś z oddziału Noble, Emila czy Georgia właśnie, no ale się nie doczekałem. Będziemy mieć balans tych postaci, 3 dobre i 3 złe, znaczy wiecie, 3 ludzkie i 3 kowenanckie w tym całym takim pierścieniu tych figurek. No i teraz mamy Huntera, on jest też lekkim zawodem, wydaje się, bo wszystkie figurki, wszystkie 5x6 dotychczasowych figurek były w jakiś sposób dynamiczne. Ta poza była uchwycona dynamicznie, czy to Bug, który tak rzut, taki skok wykonuje, czy dwaj Spartanie, Red vs Blue, którzy dosłownie celują w siebie, są w trakcie walki, czy Master Chief skaczący nad gruntem, czy poprzednie figurki, które widzieliście na kanale, Atrios w trakcie uderzania z powietrza, czy Arbiter wykonujący skok. Na Hunter sobie po prostu stoi, zasłania się tarczą, celuje z tej broni i to nawet nie jest jakaś typowa bojowa poza. Ale wiecie, czym ona wygrywa? Po pierwsze, ma trochę więcej elementów, jest trochę więcej zabawy z nią, przez co wygląda trochę lepiej. No i przede wszystkim rozmiar. Wydaje mi się, że przedmiotów jest tak troszkę mniej, ale figurka jest trochę większa, może właśnie przez to, że mogli trochę więcej włożyć jakby materiału w nią.
i trochę więcej pierdzielenia się, bo jednak tarcza jest osobno, ręka z działem jest osobno, kolce są osobno, jest dużo składania tym razem, to nie jest wsadzenie całej figurki w podłoże jak poprzednio. I kiedy to chowam przed dziećmi, to po prostu muszę zawsze się z tym bawić, no odkąd ją dostałem. No i ogólnie nadrabiam, mówię, samym rozmiarem, bardzo fajnie się prezentuje na tle pozostałych, wyróżnia się w jakiś sposób i dlatego mnie kupiła. Nie jest związana bezpośrednio z tematem, no wiadomo, że to jest jakiś model Huntera, który walczył na Leash, ale ogólnie na plus. Z minusa przy zamówieniu, na plus przy samym otwieraniu. Dalej z oczywistości jest przypinka. No, wzór jak wzór, bardzo proste tutaj figury, kolorki, pasuje idealnie z resztą, więc można sobie kolekcjonować tak jak ja na jakimś jednym przedmiocie. Tak więc tutaj bez zawodów, bez zaskoczeń. To co się rzuca na pierwszy rzut oka to oczywiście ciuszek. Ciuszki to jest kolejna oczywistość w tych krejtach. Wybieramy zawsze sobie rozmiar, wiemy, że jakiś rodzaj ubrania tam będzie. I jestem tutaj tak bardzo średnio nastawiony do tego. Jeżeli widzieliście poprzednie moje filmy, jeżeli widzieliście koszulki i słyszeliście mój komentarz odnośnie nich, to najlepsze są, wiecie, niefajne jest, kiedy mamy wielką koszulkę całą białą, która ma na metce halo. Niefajne jest też, kiedy mamy wielką białą koszulkę z napisem halo. Chodzi o znalezienie fajnego wyśrodkowania, żeby zarówno gracze, którzy znają halo, załapali nie takie nieoczywiste nawiązanie i czasami może też niektóre osoby, żeby skojarzyły, które siedzą w grach, ale niekoniecznie w halo. Żeby po prostu załapało, o co to chodzi i kiwnęły sobie głową, o, on ma coś z halo. O to mi mniej więcej chodzi. Fajne są wszelkiego rodzaju insygnia, UNSC czy ODST, czy tak jak było poprzednio, wystylizowana na te walki luchadorów koszulka z elitarnymi i brutami. To było fajne. Przeciwieństwem była koszulka baseballowa, która była biała, czerwona, miała napis Atriox. I kto się domyśli? No nikt się nie domyśli, póki nie spojrzy na metkę, co to tam jest. I to jest tak trochę po środku, no bo mamy charakterystyczny kształt tego lotniskowca Covenantów, mamy planetę, mamy pozdrowienia z Reach, no i Stay Glass, i to fani na pewno załapią. I w kontekście fanów to jest fajne, ale wątpię, żeby gracze, którzy gardzą serią Halo, dokładnie załapali, z czego to będzie. No i więc to jest tak średnio. Będę to nosił z dumą, tak jak wszystkie rzeczy z Halo, ale można było coś jednak tutaj podkręcić i wymyślić inny może dowcip, bo dowcip też jest trochę niesmaczny, bo co to jest? Pozdrowienia z Reach, Stay Glassy, tak? To tak jakby napisać koszulkę pozdrowienia z Katynia, miejcie otwarte umysły, coś takiego. A z ciuszku to chyba nie koniec, chociaż w sumie koniec, bo to nie jest ciuszek stricte. Mamy takie coś. Emaila na fartuszku kuchennym. Jako, że zdarza mi się bywać w kuchni w celach innych niż konsumpcja, to bardzo chętnie będę z tego korzystał. No i wygląda po prostu super. Inni niech sobie noszą te takie szpanerskie fartuszki z gołymi klatami, albo wiadomo, ze śmiesznymi tekstami odnośnie gotowania. Ja będę nosił Emaila. Jeszcze muszę sobie tą jego siekierę załatwić. Ten zakrzywiony nóż, który ma jakąś specjalistyczną nazwę, ale teraz mi wyleciała z głowy. To jest świetny gadżet i jeden z moich ulubionych, jeżeli w ogóle chodzi o te krejty. Bo to jest coś, co będę spokojnie mógł używać w domu. Tak jak wiecie, otwierasz do piwa. Powieszę sobie na lodówce i będzie gdzieś wisiał w naturalny sposób na widoku. I po prostu mogę go używać. I to jest super. Absolutnie propsuję. A tu w tym tajemniczym pudełeczku co może być? Tutaj jest bidon. Bidon podpisany przez dr Halsey. Mamy typowy bidon tam z ONI, z tego biura wywiadowczego marynarki wojennej, podpisany markerem przez dr Halsey i ogólnie wygląda fajnie. Fajnie będzie go sobie postawić w jakimś kąciku poświęconym Halo albo w pokoiku poświęconym Halo na półeczce, żeby po prostu fani patrzyli, o, to jest bidon Halo, to jest dopiero fan. Ale na pewno nie będę go używał, wydaje się taki dość lichy, dość lekki, bałbym się tam wlewać cokolwiek do niego, ale może na Leash takie były, nie wiem. Jako zdóbka jak najbardziej, do użytku trochę mniej. Jak widzicie, cenię sobie rzeczy, które można użyć bez zażenowania, zupełnie w oderwaniu od funkcji kolekcjonersko-fanowskiej. No tak więc to nie spełnia tych wymogów niestety. No i na koniec plakacik. Niestety to pudełeczko trochę ucierpiało w transporcie. Gdzieś tam brzegi były pobijane, tutelna ścianka jest dość mocno zfatygowana. No i chyba trochę się przycięło, tutaj plakacik jest trochę pozginany. Będę musiał poświęcić trochę czasu,
Żeby to wszystko naprawić, mamy plakacik z motywem głównym, z grafiką główną przygotowaną specjalnie dla tego projekta, no i z listą tutaj rzeczy do wykonania. No i z kodzikiem na jakąś paczkę do Halo 5 Guardians. Jakby co, to można spokojnie użyć. Komuś się chce przepisać, to sobie bierzcie. Ja w Halo Guardians już nie gram i nie planuję wrócić, więc do wykorzystania. Tutaj macie ujęcie jakieś takie wyraźniejsze, możecie sobie przepisać. No i powiem wam, że jest całkiem nieźle. Nie jest tak dobry jak poprzedni, bo poprzedni wydawało się, że było tego dużo i jakby trafniej, ale tutaj wszystko prawie jest związane z tematem głównym upadku Reach. I to mi się bardzo podoba, za to należą się jakieś plusy przy jakimś klasyfikowaniu. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Być może jest to ostatnia paczka z serii, którą widzicie tutaj na kanale, bo jednak bardzo chciałem złączyć to koło wszystkie 6 figurek, ale się okazuje, że od następnego będą miały zupełnie inne, niekompatybilne podłoże, więc no albo porzucimy zbieranie w tym momencie, albo jeżeli coś mi strzeli do łba, ruszymy z następną serią, co trochę wątpię, tak czy inaczej, to jak najbardziej polecam, chyba jest jeszcze do zamówienia, chyba nie. Tak więc to może być zły moment, żeby to oglądać, jeżeli chcecie się zapoznać z zawartością. No ale jest fajnie, jest parę rzeczy naprawdę fajnych, kilka takich set. Tak więc dzięki za uwagę, to było pudełeczko Halo, upadek Reach. Widzimy się przy następnych, no przy rozpakowaniu czegoś innego prawdopodobnie i przy kolejnych filmach. Dzięki za uwagę, cześć.